nasza kolejka jest dobra, Bartku. Zostaw to. Nasza kolejka jest dobra. Dobrze. Witam serdecznie wszystkich widzów mojego kanału Krótko z Więzienia, temat Katarzyna Bujakiewicz. Cześć. Cześć. Na dzień dobry, wiesz, że się w tobie kiedyś podkochiwałem? Co ty mówisz, ale jak byłem na 100 lat. Młody. Dlaczego za młody? Przecież ty masz ile? 25? No. No widzisz, no to miałem prawo się podkochiwać. Mm-hmm. Pamiętam ten film, powiedz mi, bo wielu moich widzów nie kojarzy Anny Przybylskiej. Mówią, że uśmiechnięta, że genialna, zajebista aktorka z dystansem. Wiem, że to pytanie pada wielokrotnie, ale muszę od niego zacząć. Jaka była Anna Przybylska? Wy się trzymałyście jak papuszki nierozłączki. Tak, Ania była prawdziwa po prostu, pełna temperamentu, różnych pomysłów na siebie, na życie. I ona była naturalna, prawdziwa, fajna, no taka ziomalka. Ale właśnie nie rywalizowałyście o jakieś role, że wiesz, ty lepszą, ty gorszą, Trójmiasto kontra Poznań, Poznań kontra Trójmiasto. I ona była poznanianka przez parę lat ładnych w związku z i tym. I mówiła na reklamówkę Tytka? Nie. Nie. Nie, nie, nie. Ona była sercem zawsze Gdynia i Trójmiasto. Była taką ambasadorką tego Trójmiasta, natomiast zawsze mi mówiła, że nie wiem, czy to dla waszych widzów jest okej, okay, ale dawaj. Że no, najfajniej wychowuje się dzieci w Poznaniu. A ty mówiłaś, że Arka Gdynia, świnia tak na złość, a ona tutaj krytykowała Lech Poznań? Ale nie, przepraszam, bo Jarek Famice, Wronki grał, w związku z tym my się jakoś tam trzymaliśmy razem, pomimo konkurencji jakiejś, no ale wiadomo, chodziłam na mecze z Anią we Wronkach, więc było super. Zabawnie. Super, w takim razie, ale z tego co pamiętam, czy myślałyście o tym, bo ty miałaś inklinację z rapem, o ile pamięć mnie nie myli. Ja miałam, Mezo, Liber, Peja tam ci się przejawiał. Tak. Myślisz, jakby Anka żyła, to byście nagrały rapową płytę? Nie, nikt by nas nie dopuścił, bo ja próbowałam się przebić, ale Liber mnie nie dopuścił nigdy z Doniem. Z Doniem udało mi się nagrać z V-Unit świąteczną piosenkę Last Christmas. Ale słyszę właśnie Sylwię Grzeszczak, tak. Czyli jednak był ten związek, jednak ten Liber gdzieś się przejawia. Tak, tak. Nie mogę się doczekać dzisiaj występu Sylwii i ją uwielbiam, jestem jej wielką fanką. Oglądałaś już film? Oglądałam. I powiedz mi, co to jest, bo z jednej strony widziałam uśmiechy, wyciskacze łez, rozmówcy wciąż pamiętają Ani, tak jak Pazura Czarek powiedział, że codziennie o niej myśli, ty się poryczałaś, mocny film, aż tak to wzrusza, Ania wzrusza, historie związane z Anią wzruszają, czy tak po prostu są rozłożone akcenty? Wiesz co, dla nas jest to bardzo osobista sprawa i wracamy gdzieś do rodzinnych wspomnień i dlatego to jest, no Anka była po prostu jedyna w swoim rodzaju, nie ma takiej drugiej i dla nas jest to po prostu duże przeżycie, a dla widzów to no fajna historia o fajnej dziewczynie. Jak patrzy na nas z góry teraz, załóżmy, to co by powiedziała? Ja pierdolę. Ja pierdolę, rozmowa z Katarzyną Bujakiewicz.